Witam Państwa serdecznie w środę 10 lutego ze studia telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. Dzisiaj opowiemy o utrudnieniach w ruchu drogowym przy ulicy Bojkowskiej, świeżych danych statystycznych a propos Gliwic oraz Środzie Popielcowej. Tomasz Czoik, zapraszam. Wtorkowe wiadomości rozpoczynamy od złej informacji dla kierowców. W związku z pracami prowadzonymi na zlecenie przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w Gliwicach wyłączona została możliwość wyjazdu z ulicy Bojkowskiej do ulicy Pszyńskiej w kierunku centrum. Objazd wytyczono ulicą Kopalnianą. Jak zapowiada Zarząd Dróg Miejskich, taki stan faktyczny potrwa do 13 lutego. Walentynki w rzeźni? Dlaczego nie? W ramach jednego z projektów Centrum Inicjatyw Społecznych w Gliwicach powstał nietuzinkowy spektakl teatralny pod tytułem rzeźnia.com i już w niedzielę zagości na deskach teatralnych w Centrum Kultury Studenckiej Mrowisko. Młody zdominowany przez swoją matkę skrzypek spotyka piękną flecistkę i w tajemnicy przed swoją zaborczą matką nawiązuje z nią romans. Dzięki innowacyjnemu podejściu reżysera, jak i aktorów powstała szalona komedia o problemach zatracającej się roli mężczyzny we współczesnym świecie. Początek spektaklu o godzinie 19. Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego przygotował dane statystyczne dotyczące Gliwic. Według stanu na 31 grudnia 2015 roku w naszym mieście jest obecnie 173 tysiące mieszkańców zameldowanych na pobyt stały. Najbardziej zaludniona jest Sośnica, 18 865 osób, najmniej Czechowice, 737 osób. W porównaniu z 2014 rokiem zwiększyła się liczba mieszkańców Bojkowa, Brzezinki, Obrońców Pokoju, Ostropy, Wójtowej Wsi i Żernik. W 2015 roku na świat przyszło 1581 Gliwiczan, 767 dziewczynek i 814 chłopców. Najczęściej wybieranymi imionami w ubiegłym roku były Szymon i Wojciech oraz Zuzanna i Maja. Najstarszą osobą w Gliwicach jest kobieta. W tym roku będzie świętowała 110 urodziny. Wczoraj pokazaliśmy Państwu, jak Gliwiczanie obchodzą ostatki, czyli popularnego śledzika. Dzisiaj z kolei rozpoczyna się Wielki Post, ważny okres dla Kościoła katolickiego, trwający 40 dni. Księża na znak pokuty posypują dziś wiernym głowy popiołem. Tradycja ta sięga VIII wieku. O znaczeniu Środy Popielcowej, jak i całego Wielkiego Postu opowiedział nam ksiądz Bernard Plucik, proboszcz parafii pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Dzisiaj Środa Popielcowa. Rozpoczynamy szczególny czas, 40 dni, które w liturgii Kościoła nazywane są czasem wielkiej pokuty, zadumy, zatrzymania, bo mamy rozważyć wielkie tajemnice męki i śmierci naszego Pana, Boga, Chrystusa. To wszystko doprowadzi nas do chwalebnego zmartwychwstania. Ale zanim to nastąpi, potrzebujemy osobistego oczyszczenia. Stąd popiół, stąd nasze akty pokutne. Modlitwa, jałmużna, post. To wszystko to znaki, to symbole. Ale tu przede wszystkim chodzi o to, byśmy w głębi naszego serca dotknęli prawdy o sobie, o człowieku i by ta prawda prowadziła nas do wielkich spraw, przede wszystkim tych bożych. Niech nam to wszystko jak najpiękniej towarzyszy. I to wszystko w dzisiejszych wiadomościach. Telewizję Imperium można oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom, a także w internecie. Zapraszam na serwis sportowy i pogodę. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Zapraszam na informacje sportowe.
Za kilka dni wraca piłkarska ekstraklasa. W sobotę o 15:30 Piast Gliwice na wyjeździe zmierzy się z Górnikiem Łęczną. Zdecydowanym faworytem są niebiesko-czerwoni, którzy są liderem najwyższej klasy rozgrywkowej. Piastunki mają 5 punktów przewagi nad Legią Warszawa i 9 nad Krakowią. Tomasz Szoik, Telewizja Imperium. Pytanie do trenera Latala. Panie trenerze, często zdarza się tak, że mistrz jesieni ostatecznie ligi nie wygrywa. No i teraz pytanie, jak odpowiednio mentalnie przygotować zespół, żeby nie popadł w samozachwyt? Jak pan to robi w Piaście? Tak, jak jednoduchy mi se tutaj tyle otázky. Te wszystkie pytania, które tutaj państwo zadajecie, które dotyczą mistrzostwa Polski, to kwestie, o których my w ogóle w szatni nie rozmawiamy. Staram się przygotować zespół od meczu do meczu. Zawodnicy też do tego tak podchodzą. Zawsze dostosowujemy się do stylu gry, jaki prezentuje kolejny przeciwnik. Wiemy doskonale, jak wygląda polska liga, więc skupiamy się tylko na tych 9 meczach, które przed nami w rundzie zasadniczej. Później 7 kolejnych spotkań. Czeka nas wiele ciężkich walk i tak właśnie do tego podchodzimy. Co ty prognozujesz tej ekipie na wiosnę? Jak według ciebie będzie się spisywała w najbliższych meczach? Jeśli będą mieli czyste głowy i dobrze zaczną, to na pewno ten sezon się może bardzo udanie skończyć. Tak? Wszystko będzie zależało od początku i od tego, jak zniosą presję, bo dla nich pewnie to coś nowego, że można mieć tak świetny sezon. Nigdy myślę, że z chłopaków jakąś presję nie odczuwa. Nie wiem, nie odczuwaliśmy ją przed sezonem. Może teraz jesteśmy pierwsi, ale jakoś tą presję nikt nie czuje na razie. Który z nowych piłkarzy Piasta może być objawieniem rundy wiosennej? No dużo spodziewałem się po Macieju Jankowskim. Jeśli przypomni sobie, jak grał w Ruchu Chorzów, to będzie dobrze. No i Christian Ipsa, na pewno ciekawy obrońca. Także Martin Bokata wydaje się takim człowiekiem Latala, który od brudnej roboty. Lech i Legia sporo namieszały na rynku transferowym. Czy wy to odczuwacie w ogóle, ten ich oddech na plecach? Tak, oczywiście. Wiemy kto będzie walczyć do końca o to mistrzostwo, czy już to będzie Lech, albo to będzie Legia. Po prostu taka jest taka reakcja, że to są największe drużyny, które o to mistrzostwo walczą co rok. I po prostu my jesteśmy Piastem, nie jesteśmy Lechem ani Legią. Po prostu oni to mogą dowodzić, kupić tego, kogo chcą. No, my jesteśmy Piastem. Jak już powiedziałem, my się najbardziej cieszymy z tego, że nikt z naszej drużyny nie odszedł, gdzieśmy zostali takie mocni, jak byliśmy. I to wszystko w dzisiejszym serwisie. Dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia.